Co Szczecin ma wspólnego z odzyskaniem niepodległości? Szczecin, który został włączony do państwa polskiego po II wojnie światowej, no przede wszystkim jest tworzony przez Polaków. Polacy tutaj żyją, budują to miasto, rozwijają, no i czują się oczywiście obywatelami niepodległego państwa. Także oczywiście to jest także święto Szczecinian, tych wszystkich, którzy budowali po wojnie i budują do dzisiaj, żyją tutaj. Dlatego warto celebrować ten Dzień Niepodległości, także tutaj w Szczecinie, ponieważ jest to chyba najważniejsze święto Polski. Właśnie 11 listopada wszyscy Polacy powinni przynajmniej na moment zatrzymać się i zastanowić się nad tym dniem i celebrować, świętować, może nawet bawić się.